Lament Świętokrzyski to taki kocur, że gdyby ktoś spróbował usunąć go z podstawy programowej, na ulicę wyszedłby każdy uczeń szkoły podstawowej i liceum. Praktycznie niemożliwe jest w XXI wieku przejść przez szkolny korytarz bez zasłyszenia gdzieś w tle legendarnego wręcz cytatu. Jele ja nieboga ninie dziś zeżrzała nad swym, nad miłym synem krasnym, iż on cierpi męki, nie będąc w żadnej winie, który pochodzi właśnie z tego utworu. Podobno nauczyciele polskiego, dopóki Lament Świętokrzyski jest omawiany w szkole, nie chcą więcej podwyżek wynagrodzenia, a nawet są gotowi uczyć za darmo, tylko po to, żeby mieć okazję omówić ten tekst z dzieciakami w szkole. Lament Świętokrzyski jest utworem tak uniwersalnym, że podobno da się nim przykręcić kran w łazience albo zastąpić smar do łańcucha w rowerze, a jednocześnie tak poetycki i po prostu przyjemny, że sama obecność wydrukowanego Lamentu Świętokrzyskiego powoduje w niektórych wizje i natchnienie, jak sesja narkotyczna w Amazonii. W tym materiale omówię ten utwór oraz jego znaczenie, ale najpierw jeszcze chwilkę sobie pożartujemy. Bo naprawdę ciężko o lepszy przykład zrozumiałego języka połączonego z ponadczasowym przesłaniem, który, jakby tego była mało, jest przykładem planktu, czyli gatunku literackiego, który dziś, w XXI wieku, jest szalenie popularny wśród twórców literatury. No i właśnie z jednej strony dziwi fakt, że do Lamentu Świętokrzyskiego później nie odwołuje się praktycznie nikt, ale z drugiej strony jest to powód do radości dla maturzysty, który poznając taki utwór w szkole może poczuć spełnienie, porównywalne z poczuciem rodzica, kiedy jego dziecko dostaje się na wymarzone studia, albo przedsiębiorcy, kiedy jego firma staje się tak zwanym jednorożcem. Hell yes! Ciekawa sprawa dotyczy też tak zwanej warstwy językowej, bo właśnie na poziomie językowym Lament Świętokrzyski wygląda tak, że nie wiadomo, w jakim języku jest napisany. Może to być jakiś język z grupy ugrofińskich, może to być litewski, a może też być, co jest jak się okazuje poprawną odpowiedzią, język polski. Samo to odkrywanie to już jest fajne przeżycie dla licealisty. A co dopiero, jeśli taki rarytas trafi ci się na maturze? To jest dopiero frajda. Albo? Drugiego. Dobra, to drugiego zapytam. Lament Świętokrzyski pozwala obywatelom naszego kraju, którzy są już znudzeni tym, że rozumieją otaczający ich świat, poczuć się jak małe dzieci i odkrywać na nowo swoją własną kulturę. To właśnie przez to ten utwór po prostu trzeba poznać, bo dokładnie tak jak każdy inny tekst ze średniowiecza, jest wyrazem teocentryzmu i ogniskuje się wokół Boga, tak jak każdy losowo wybrany materiał z tego okresu. Swoją drogą polecam ci mój film o epoce, jaką jest średniowiecze, tam troszeczkę więcej takich przykładów właśnie przytaczam, ale o Lamencie, z tego co pamiętam, też tam jest kilka słów ciepłych. No ale tu jest ich więcej, także wracając. Utwór jest monologiem Matki Boskiej i skupia się na jej wewnętrznych przeżyciach, opowiadając historię śmierci syna na krzyżu. I teraz mówiąc zupełnie serio, to jest to dość oryginalna kreacja, tak bez ironii, serio, bo Maryja przypomina bardziej postać takiej zwykłej, ziemskiej matki, miłującej swoje dziecko, a nie pełnej boskiej mocy nadludzkiej istoty, która wpływa na dzieje, czy w ogóle ma wpływ na Bożą łaskę, tak jak na przykład w Bogu Rodzicy. Utwór jest o tym, że właśnie ta matka nie może pogodzić się ze śmiercią swojego jednego syna, a rozpacz, której doznaje, staje się wyjątkowo silna i czytelnik razem z nią po prostu przeżywa te wszystkie etapy, czy słucha o niej. Utwór ma więc konstrukcję liryki bezpośredniej, bo mówi bezpośrednio Matka Boska, o czym świadczą w sumie przede wszystkim zaimki osobowe. Podmiot liryczny mówi w pierwszej osobie. Podobno, bo jakby ciężko samemu to wywnioskować. Dzieło zaliczyć można również do liryki zwrotu do adresata, bo podmiot liryczny zwraca się do wielu różnych odbiorców, z którymi właśnie dzieli się tym swoim bólem. Utwór ma stroficzną, taką typową dla pieśni budowę. Składa się z 8 zwrotek o różnej długości, no i to jest właśnie ta jego konstrukcja. Utwór jest też rymowany, co sprawia, że czyta się go niezwykle lekko, co przed momentem zresztą doświadczyłeś, kiedy cytowałem ci właśnie ten jeden z fragmentów. Dziś zeżrzała nad swym, nad miłym synem krasnym. Te rymy dodające utworowi płynności razem właśnie z doborem słów sprawiają, że już w połowie utworu możesz zapomnieć, co przeczytałeś albo przeczytałaś, a na końcu to już na pewno nie masz pojęcia, co się stało. No i właśnie dlatego omówimy teraz, co dzieje się w tym utworze, bo ze względu na to, jak dobrze jest napisany, ktoś musi ci to powiedzieć, bo utwór dostarcza tyle wrażeń, że inaczej po prostu nie wiesz tego. I po tym się właśnie poznaje dobrą literaturę.
Matka Boska kolejno wspomina ludzi i prosi, żeby wysłuchali jej pełnej bólu historii o śmierci właśnie Jezusa, czy historii, która miała miejsce w Wielki Piątek, i żebyśmy wspólnie żałowali tej tragicznej sytuacji. Później zwraca się najpierw do starszych, później do młodszych. Chce, żeby wiedzieli wszyscy o tym, co miało miejsce. Matka Boska później kieruje słowa również do Archanioła Gabriela. Zarzuca mu, że ten zwiastował jej radość, ale zamiast tego czuje ogromny ból i cierpienie. Czyli, że po prostu zarzuca mu, że ją oszukał. I wreszcie, na sam koniec lamentu świętokrzyskiego, Najświętsza Panna powtórnie zwraca się do Chrystusa. W sensie, od tego się ten utwór mniej więcej zaczyna, no i też tym się kończy. To taka klamra. Zauważa ogromną niesprawiedliwość w jego losie. Mówi, że jest niewinny, a musi cierpieć najgorsze męki. Czyli nazywa to, w co w sumie wierzą chrześcijanie, co jest taką podstawą wiary. I to jest najważniejsze przesłanie tego utworu. Możliwe w sumie, że jedyne mające jakieś takie głębsze znaczenie. I najważniejsze w tym utworze jest oczywiście to, co mówi Matka Boska, czyli ta właśnie to podstawa wiary chrześcijańskiej, ale z drugiej strony tak serio najważniejsza, to jest sama ta Matka Boska i tak jak powiedziałem, to jej przedstawienie, które pokazuje ją jako cierpiącą matkę. Część osób pozna właśnie to coś w szkole jako motyw Stabat Mater Dolorosa albo motyw Matki Boleściwej. Pojawia się on praktycznie tylko w średniowieczu jako takie literackie odwzorowanie sceny pożegnania z Jezusem w obrazach, ale też właśnie w utworach literackich. Celem jego zastosowania jest ukazanie rozpaczy matki i jej bezradności wobec cierpienia swojego syna, a także wzbudzenie współczucia wobec przepełnionej bólem Maryi. Jest to pod tym kątem tak bardzo średniowieczny utwór, jak się w sumie tylko da. Chociaż w ramach ciekawostki można zaznaczyć, że niektórzy badacze, skupieni na głęboko emocjonalnej stronie utworu, skłonni są uznawać go też za utwór taki prekursorski względem renesansowego humanizmu. Żeby to zrozumieć, polecam Ci mój film o epokach, o średniowieczu i o właśnie humanizmie i o renesansie. To się nazywa Renesans, nie ma sensu w sumie. Ale zrozumiesz renesans, jak oglądniesz ten film, przysięgam. To jest taki clickbait. I tak na koniec warto przyznać, że chyba coś w tym jest, bo Matka Boska w obrazie literackim właśnie lamentu świętokrzyskiego nie jest, tak jak mówię chyba po raz trzeci, potężnym bogiem, czy w sumie boginią, tylko okrutnie potraktowaną przez życie matką. Taką jak tysiące innych matek ze średniowiecza, które właśnie traciły swoje dzieci w różnych niesprawiedliwych okolicznościach. No bo pamiętajmy, że właśnie średniowiecze to epoka przepełniona śmiercią i rozmowie o śmierci, ale właśnie oglądnij po prostu mój materiał o średniowieczu, polecam. Jeśli poznajesz lament świętokrzyski, albo jeśli dostajesz go do analizy, czy jakiejś krytycznej wypowiedzi, to z reguły będzie to w porównaniu z Bogu Rodzicą, gdzie właśnie ta Matka Boska jest obudowana innym motywem, motywem Desis, no i tam właśnie występuje jako wpływowy przekaźnik pomiędzy Tobą, a Jezusem Chrystusem, jako takie call center Jezusa Chrystusa. I to tyle. Podobnie jak Bogu Rodzica, którą zresztą też omawiam na kanale, wydaje mi się, że właśnie lament świętokrzyski również może być utworem, który z definicji zakładasz, że jest tak bezsensowny, że po prostu musisz pogodzić się z tym, że go nie poznasz i po prostu liczyć, że go nie spotkasz na maturze albo nie wiem. A nie ma się czego bać, ten utwór jest banalnie prosty, tylko przez przypadek jakiś artysta napisał go nie po polsku. Dzięki wielkie, że oglądasz moje rzeczy, polecam Ci inne materiały na tym kanale, bo jest ich już serio mnóstwo i życzę Ci powodzenia, jeśli zamierzasz tę wiedzę, którą właśnie razem sobie poznaliśmy albo przypomnieliśmy, gdzieś wykorzystać. Cześć!